Wiele wskazuje na to, że miasteczko multimedialne będzie wreszcie zagospodarowane. Choć o sprzedaży Brainville trudno jeszcze ostatecznie mówić, licytacja z 29 października prawdopodobnie wyłoniła nowego gospodarza obiektu. No i teraz kwestia uprawomocnienia się tego postanowienia, natomiast no sprzedaż to tak najwcześniej koniec grudnia, styczeń. Oferentów było 4, no i z ceny tam 9 840 000 zakończyło się na 13 900 000 zł. Póki co nie wiadomo, kto jest nabywcą budynku miasteczka multimedialnego. Nie wiadomo także, jakie będzie przeznaczenie tego obiektu. A to znaczy pan tak, na razie ta osoba prosiła, że póki się postanowienie nie uprawomocni, to żeby nie informować, natomiast no, przedsiębiorca z Małopolskiego. Znaczy, kiedyś jak oglądał, to jeszcze to mówił, że no, chciałby może załamać to, co było tam w zamierzeniach pomysłodawców, natomiast no mówię, to było wtedy, no, a obecnie no to mówi, że no czeka, aż mu się do uprawomocni i już będzie generalnie, aż stanie się właścicielem, to wtedy się odkryje, jak gdyby, co zamierza tam. Przypomnijmy, pomysł budowy miasteczka multimedialnego, nazywanego później Brainville, zrodził się w 2006 roku w Wyższej Szkole Biznesu. Nowy Sącz miał stać się regionalnym ośrodkiem badawczym w zakresie nowych technologii, Małopolską Doliną Krzemową. W roku 2007 projekt miasteczka multimedialnego jako kluczowy wpisano na listę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a w 2010 roku przyznano mu dofinansowanie unijne w wysokości 95 milionów złotych. Łącznie inwestycja kosztowała blisko 117 milionów złotych. Otwarcie miasteczka miało miejsce w 2014 roku, wkrótce jednak wyszły na jaw poważne problemy. Liczne zmiany w Radzie Nadzorczej, kłótnie pomiędzy udziałowcami, problemy finansowe, niewypłacalność doprowadziły do tego, że w 2015 roku po raz pierwszy został zgłoszony wniosek o upadłość miasteczka multimedialnego. Tak się jednak nie stało. Do ogłoszenia upadłości miasteczka doszło 2 lata później, w 2017 roku, na mocy postanowienia Krakowskiego Sądu Rejonowego. Wniosek zgłosili sami właściciele, a obiekt Brainville został wystawiony na sprzedaż. Jego majątek oszacowano wtedy na 57 milionów złotych. W trakcie 13 przetargów nie udało się wyłonić nowego najemcy. Być może jednym z powodów były ogromne koszty utrzymania budynku. W sytuacji takiej, jak była do tej pory, że no, byle to przetrwało, no to tam około 50 tysięcy miesięcznie. Natomiast to, żeby tam można wprowadzić najemców, no to trzeba liczyć około 200 tysięcy miesięcznie. Dopiero licytacja z 29 października przyniosła rozstrzygnięcie. Obiekt wylicytowano na 13 900 000 zł. Jeśli sprzedaż się uprawomocni, a taka sytuacja będzie mieć miejsce najprawdopodobniej końcem grudnia, będzie można powiedzieć, że miasteczko multimedialne ma nowego właściciela.